Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj, tak jak ostatnio obiecałem, postanowiłem zrobić aktualizację mojego regału, czyli pokazać Wam, co się zmieniło albo co się w ogóle nie zmienia, jakie tutaj warunki panują i czy wszystko jest w porządku. A mianowicie zacznijmy od tego, że wszystko w miarę rośnie, może nie w jakiejś najlepszej kondycji, bo tak jak widzicie na załączonym obrazku, zaczynają pojawiać się glony w najmłodszym zbiorniku. Troszeczkę dziwne glony, ponieważ w przeciwieństwie do tego, co się dzieje na górze, to nie są glony, które mogą pochodzić od złego nawożenia czy złego stosunku między różnymi makro czy mikroelementami, a stawiałbym tutaj na glony, które mogą być spowodowane tym, że niestety filtracja w tym małym baniaczku jest za słaba. Mimo tego, że jest tutaj tylko jeden bojownik, którego właśnie widzicie na załączonym obrazku, i kilka ślimaków, nie wiem, trzy, może cztery ampularie, to tak naprawdę nic tu więcej nie ma. A pojawiają się takie, no powiedzmy, oznaki złej filtracji w zbiorniku. Można też powiedzieć, że w tym wszystkim jest troszeczkę mojej winy, ponieważ są to zbiorniki, które po akwarium roślinnym są na drugim miejscu, czyli jeżeli chodzi o pielęgnację, o podmianę wody, wszystko tutaj jest na drugim miejscu i tak naprawdę wodę w tych zbiornikach podmieniam co 2-3 tygodnie, jak znajdę troszeczkę czasu, albo jak już widzę, że szyby są dosyć konkretnie zaglonione, co nie powinno mieć miejsca z tego względu, że w tych zbiornikach nie ma wody kranowej czy czystej wody, ale jest to woda, która trafia do tych baniaczków po odlaniu przy cotygodniowej podmianie z akwarium roślinnego, czyli można powiedzieć, że taka dosyć stara woda, ale jak do tej pory nie zauważyłem żadnych niepokojących rzeczy związanych z tym, że dostaje się tutaj jakaś właśnie ta stara woda. Dlatego jedyne, co mogę zrobić, to częstsze i systematyczne podmiany wody, czyli co tydzień systematycznie trzeba tutaj wodę podmieniać i myślę, że wtedy uda mi się opanować ten brud w tym akwarium. A poza tym myślę, że nic tu więcej w tym zbiorniczku złego się nie dzieje. Mój bojownik czuje się tu dobrze, je, także wszystko jest z nim w porządku. Ślimaki czyszczą akwarium z glonów, pewnie za niedługo osiądą na tych liściach Anubiasa, więc doczyszczą go dosyć konkretnie, a póki co nic tu nie będę zmieniał. Nie mam zamiaru nic tutaj kombinować z jakąś inną wodą, czy mieszać RO z kranówką, czy jakąś mineralizowaną wodę z jakimś mineralizatorem RO lania. Mam nadzieję, że uda mi się to wszystko ustabilizować. Jedyne, nad czym się zastanawiam, to nad tym, czy do tych właśnie baniaków, chociaż może inaczej, do tego jednego tutaj, którego macie na załączonym obrazku, zacznę podawać CO2, ponieważ skoro powiedzmy woda trafia z jakimiś nawozami, więc żeby wspomóc te rośliny, może pokuszę się o podawanie CO2. Jednak światło w tych akwariach tutaj na regale nie jest zbyt duże i nie chciałbym znowu w drugą stronę przesadzić. Aczkolwiek myślę, że spokojnie wystarczy. Po czym widać, że jakby to ująć, po czym możemy zauważyć, że nasze oświetlenie, znaczy ja mam inaczej może, ja mam dobre porównanie, ponieważ często do tego zbiornika trafiają rośliny, które są przycinane w akwarium 112 litrów i jak tutaj łatwo mogę zauważyć, że jest słabsze oświetlenie, czy choćby nawet nie dozuję
CO2, jakie są zmiany, a mianowicie takie, że jeżeli chodzi o lobelię, to drobniejsze, listki są po prostu drobniejsze. Jeżeli chodzi o czerwone rośliny, o czym za chwileczkę Wam wspomnę przy drugim zbiorniku, po prostu stają się zielone. Bakopa też trafiła tutaj z mojego 112-litrowego zbiornika i listki, te dolne są oczywiście grube i mięsiste, a już te młodsze odrosty są po prostu drobniejsze i no i widać, że nie jest to taki sam, nie mają tutaj takiego samego środowiska jak w akwarium 112 litrów. Tutaj macie jeszcze rzut oka, tak troszeczkę z góry. Dzisiaj było świeżo podmieniana woda. Musiałem oczywiście szyby wyczyścić, ponieważ pojawiło się pylenie na szybach. A poza tym nic tu więcej nie ma co dodawać. Kolejny zbiornik, jaki znajduje się na tym regale, to zbiornik, gdzie są gupole. Jest to zbiornik, którego restart przekładam z dnia na dzień, ponieważ no, nie mam czasu się za to zabrać. Nie mam też odpowiednich materiałów, jakich chciałbym użyć tutaj. Zastanawiam się, czy ten baniaczek po prostu nie postawić na podłożu aktywnym, żeby zobaczyć, jak to jest. Kiedyś, pamiętam, miałem krewetkarię na podłożu aktywnym. Rośliny sobie dosyć fajnie rosły na tym. A tutaj, jeżeli chodzi o ten zbiornik, to raz, że jest pełno dziadostwa w nim. Filtracja jest naprawdę cieniutka, bo jakaś mała kaskada, która ledwo jest w stanie uciągnąć wodę w momencie, gdy jest zapchana dwoma gąbkami. I ten tutaj mały filterek, no może nie taki mały, no powiedzmy, że bardzo mały, który po prostu jest tylko i wyłącznie wypełniony gąbką i watą filtracyjną, tylko po to, żeby zbierać cały syf ze zbiornika. I faktycznie dobrze to robi, jednak na podłożu no, jest dosyć konkretnie syfu, co możecie zauważyć tutaj na załączonym obrazku. Jeżeli chodzi o ten zbiorniczek, to chyba tyle. Aha, tutaj miałem wspomnieć odnośnie czerwonych roślin. Jest tutaj Rotala Green, Rotala Colorata i było parę kawałków, parę szczepek Rotali Makrandry ze zbiornika 112 litrów. I powiem Wam szczerze, nawet nie pamiętałem, gdzie co jest posadzone. I kilka szczepek tej tutaj Rotali, którą myślałem, że to jest Rotala Green, wsadziłem do akwarium 112 litrów, no i okazało się, że zaczęła się wybarwiać. No i niestety moje dobre chęci posiadania Rotali Green w akwarium 112 litrów spaliły na panewce, ponieważ że okazało się, że to jest Rotala rotundifolia. No i wyszło z tego jeden wielki klops. Rośliny tutaj rosną, zwłaszcza ten orzech wąskolistny. Podobnie jak w akwarium ze ślimakami, on sobie radzi najlepiej i ma duży dosyć przyrost w porównaniu z innymi roślinami. I no, czuje się najlepiej w takim akwarium, można powiedzieć w cudzysłowie, low-techowym. Więc jeżeli ktoś szuka jakiejś fajnej roślinki, to bardzo ją polecam. Jest dosyć fajna, szybko się rozrasta, co za chwileczkę zobaczycie w akwarium ze ślimakami. A tu już wcześniej wspominane akwarium ze ślimakami. Jak widzicie, sypnąłem im troszeczkę pokarmu, więc skupiły się w jednym z narożników zbiornika. Tutaj właśnie, jak widzicie, jest ich dosyć sporo. Niektóre już pojadły, więc udały się na wycieczkę. Też tutaj musiałem chyba pierwszy raz od początku tego akwarium, gdzie tutaj wsadziłem ślimaki, musiałem przeczyścić szyby, ponieważ były zaglonione i to takim, jakby to powiedzieć, takim twardym pyłem na szybach. Poza tym, jak na to akwarium, gdzie no jest tutaj mały filterek ASA chyba 400, z tego co pamiętam, ale bardzo dobry i no, polecam go do takich małych zbiorników.
Też nie ma za dużo miejsca na media filtracyjne. U mnie jest tam troszeczkę lawy, troszeczkę ceramiki i na początku gąbki po to, żeby zbierały ten największy syf. I w tym zbiorniku znajdują się anubiasy i właśnie ten orzech wąskolistny. Mówię tutaj nazwę polską, ponieważ no najlepiej mi ona, że tak powiem, weszła w głowę i łatwo zapamiętać. Tutaj zacząłem od dwóch szczepek i jak widzicie, no efekt jest świetny. Robi się tutaj z tego las i taki zamiar mam tutaj z tą rośliną, aby ona takim, no, można zrobić, zrobiła taki gęsty las. Dosyć twarda roślina, więc ślimaki sobie z nią tak łatwo nie poradzą. Nie niszczą jej, podobnie jak anubiasy. I to wszystko. Ten zbiorniczek nie planuję zmieniać, nie planuję go restartować. Zostaje w takiej formie, jak jest do tej pory, więc myślę, że będzie jeszcze długo cieszył moje oko. Są tutaj chyba 3 albo 4 głupiki, które nie zdążyłem wyłowić. Żyją sobie, nic im nie dolega. Podkradają tylko pokarm ślimakom, jak tylko mogą. Niczym dodatkowym tutaj nie karmię, jakimś osobnym suchym pokarmem tych głupików, więc widocznie im wystarczy to, co znajdą w podłożu czy w toni wodnej, czy właśnie podjadając ślimakom pokarm, ponieważ zawsze są pierwsze i wygrywają w tym wyścigu ze ślimakami. Jeżeli chodzi o ostatni zbiornik, jaki znajduje się na tym regale, to zbiornik właśnie z krabami, czy zbiornik dla krabów. Na pewno jeden krab tutaj jest. Może kiedyś uda mi się jeszcze dokupić kilka egzemplarzy, ale no na razie też nie mam czasu na ten zbiornik. Znaczy nie mam pomysłu na ten zbiornik, bo prawdę mówiąc w tym zbiorniku nic nie dłubałem. Od czasu do czasu tylko przetrę szyby. Niczego więcej ten zbiornik ode mnie nie wymaga. Naprawdę jest w obsłudze, no wymaga minimum, tak? Od czasu do czasu doleję tylko wody, ale tak naprawdę bardzo mało wody. Ewentualnie zroszę troszeczkę górne części roślin, żeby no, były wilgotne, żeby zwiększyć wilgotność w tym zbiorniku. Mam tutaj plan, jak to zrobić, żeby to było automatyczne, to właśnie zraszanie, zwiększanie wilgotności. Mam na to pomysł, ale brak czasu na wykonanie. Tak jak ostatnio mówiłem, że kto nie ma czasu 2 godziny poświęcić na akwarystykę, to powinien sobie dać z tym święty spokój. Dlatego ja te 2 godziny, czy tam więcej, wygospodarowuję w ciągu tygodnia. Jednak no, obsługa wszystkich 5 zbiorników wymaga troszeczkę więcej niż 2 godzin, więc czasami dzielę to na 2 dni, czasami, no tak jak wcześniej mówiłem, odpuszczam sobie podmianę wody w tych zbiornikach, co się później właśnie mści jakimiś glonami, ale póki co nie jest tak najgorzej. Myślę, że rozumiecie to, co do was mówię odnośnie braku czasu. Jak człowiek jest młody, to ma troszeczkę więcej. Jak już przychodzą obowiązki, rodzina, praca, to troszeczkę się komplikuje. I jeszcze na koniec rzut oka z dalszej perspektywy na te zbiorniki, na ten regał. To, że tam karbo jest w tym pudełku, nie znaczy, że dodaję. Próbowałem, ale skończyło się, więc już więcej nie planuję podawać. Jak widzicie, zbiorniczki są czyste, schludne, ale najbardziej wymaga zmian właśnie zbiornik z głupikami, którym muszę się w końcu zająć i coś wymyślić. Nie wiem, poza tym, że podłoże aktywne chcę tam użyć, nie mam żadnego innego pomysłu, co tam zrobić. Chciałbym też wrócić do krewetek, żeby parę krewetek kupić, żeby zobaczyć, czy może w końcu mi się
uda coś w tym kierunku zrobić, odchować troszeczkę tych krewetek. No nie wiem. Dobra, nie przynudzam. Życzę spokoju i wytrwałości w akwarystyce. Pozdrawiam Was i do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć.